G6Y. Gdzie to jest? Tutaj G6Y. Wpisz Shining Legends. Kolejna paczuszka, przechodzimy do kolekcji. Witam wszystkich, tu Hikomikos i mam dzisiaj dla was 10 saszetek z serii Pokémon Trading Card Game Shining Legends. Jest to najnowszy dodatek kolekcjonerskiej gry karciami Pokémon, w której można trafić bardzo dużo legendarnych Pokémonów. Ja na przykład, będąc w Japonii, odpakowałem razem z Kushim ten oto Booster Box Shining Legends w japońskiej wersji językowej. Jeśli chcecie zobaczyć, co tam się trafiło, kliknijcie w subskrybuj, aby nie przegapić kolejnego filmiku. A teraz przechodzimy do unboxingu 10 boosterków właśnie z tej serii. I jedziemy z pierwszym z nich. Co my tu mamy? Energia Croconaw, Jinx, Buizel, Scraggy, Pikachu, Electrode, Floatzel, Scrafty, Terracat i rzadka karta to... Shining Arceus. Pierwszy booster i od razu Shining. Pięknie, po prostu pięknie. Ability Fable Defense i Ultimate Arrow. Ale się cieszę. Szkoda, że nie mam fizycznej wersji tej karty, ale mam za to w grze karcianej online. Dobry początek. Jako pierwszy booster jeszcze przed nami 9 boosterków, dlatego jedziemy z kolejnym. Quillfish, Minun, Plusle, Zora, Shroomish, Electrode, Pokémon Breeder, Spiritomb, Spiritomb Reverse i rzadką kartą jest... Manaphy, legendarny Pokémon. Fajnie. Spiritomb Reverse, takie combo, zwykły i... Reverse. Jedziemy z kolejną saszetką. Plusle, Torracat, Ivysaur, Zora, Scraggy, Pokémon Catcher, Incineroar, Haw, Larvesta, Reverse. A rzadką kartą jest... Boom. Yveltal. Po prostu Yveltal. Otworzymy sobie kolejną paczuszkę. Ten stolik przeniesiemy. Totodile, Bulbasaur, Ekans, Pikachu, Golark, Switch, Venusaur, Arbok, Larvesta, ponownie jako reverse i rzadką kartą jest Raichu GX. Wiecie co? Ja tego Raichu, jednego z tych GX-ów, wysyłałem Sialakowi z Japonii, a on w swoim booster boxie trafił już jednego. Dlatego odesłał mi swojego Raichu GX właśnie japońskiego, z tego booster boxa, którego razem z Kushim odpakowaliśmy w Japonii. To jest właśnie japońska wersja, a tutaj mam cyfrową wersję angielskiej. Powerful Spark, Thunder oraz Ability Volatile GX. Otworzymy kolejną paczuszkę, zobaczymy, co tym razem nam się trafi. Plusle, Purloin, Minun, Stunfisk, Golett, Switch, Venusaur, Arbok, Electrode, Reverse i rzadką kartą jest... Hoopa. Hoopa, po prostu Hoopa. Patrzymy, co mamy w kolejnej. Może tym razem będzie jakiś Shining? Stunfisk, Plusle, Buizel, Minun, Purloin, Double Colorless Energy, Spiritomb, Venusaur, tutaj jest Golark. I rzadką kartą... Ha! Marshadow. Marshadow. Fajny Pokémon. Zastanawiałem się bardzo nad tym, czy kupić maskotkę Marshadowa sobie w Pokémon Center. I w ostateczności zrezygnowałem. Miałem też chęć kupić Mimikyu. No ale generalnie nie przepadam za tymi Pokémonami. Aż tak, żeby kupić ich maskotkę. Zobaczymy, co w kolejnych boosterkach nam się trafi. Golett, Shroomish, Plusle, Purloin, Quillfish, Haw, Warp Energy, Floatzel, Scraggy jako reverse, a rzadką kartą, boom. I Yveltal, kolejny, tym razem podwójna karta nam się trafiła. Kolejna paczuszka, Larvesta, Totodile, Zora, Golett, Shroomish, Warp Energy, Feraligatr, Lippard oraz Brillum reverse, a rzadką kartą jest Reshiram. Reshirama mamy. Czy to jest ostatnia saszetka? Nie liczyłem.
Zobaczmy, co tu będzie. Weasel, Minun, Larvesta, Breloom, Stunfisk, Carnivine, Switch, Venusaur, Totodile, Reverse i rzadką kartą jest Zekrom. Jeszcze ostatnia saszetka została chyba. Nie wiem. Tak, to jest ostatnia. Bo zniknęła nam z pola. Ivysaur, Wubbasaur, Totodile, Stunfisk, Plusl, Sophocles, Super Scoop-Up, Lily, Double Colorless Energy jako Reverse. I rzadką kartą jest... Jeszcze nie ruszam. Iveltal. Czemu on? Dobra, nic. Jedziemy z tematem. Następnym razem zobaczymy się w kolejnym unboxingu. Mam nadzieję również Shining Legends. Będzie to tym razem coś ciekawszego. Może więcej Shiny nam się uda trafić niż tylko ten Arceus, który dzisiaj nam tutaj wpadł. Także będzie jeszcze więcej unboxingów. Jeśli chcecie gameplay z Pokémon Trading Card Game Online, koniecznie zostawcie łapkę w górę, a my widzimy się w kolejnych odcinkach. Do zobaczenia, na razie, cześć!